Cześć, dzisiaj powiemy sobie o nowych Pixelach, czyli Pixelu 5 oraz Pixelu 4a 5G. Powiemy sobie, dlaczego Google tak namieszało z nazewnictwem, dlaczego jest tak drogo, dlaczego nie ma flagowej specyfikacji. Zapraszam. Zacznijmy sobie od jakości wykonania tych dwóch telefonów i omówienia sobie ich budowy, dlatego że to już zasługuje na pewną uwagę. Zacznę sobie od Pixela 5, dlatego że ten telefon jest bardzo małym smartfonem, który swoją specyfikacją, aparatem oraz działaniem zasługuje na miano średniopółkowca, który bardzo sprawnie działa. Dla osoby, która szuka małego smartfona, będzie dobrym wyborem. Jest to ekran o przekątnej 6 cali, rozdzielczość Full HD+, jest to ekran OLEDowy, który jest o odświeżaniu 90 Hz. Mamy tutaj zwiększoną płynność obrazu przy zachowaniu bardzo dobrych parametrów, które ma matryca OLED. Sam telefon bardzo dobrze leży w dłoni, jest zgrabny, mały i co najważniejsze, Google w tej chwili nie skąpi na baterii, czyli tak jak było w poprzednich generacjach, bateria nigdy nie była dobrą stroną Pixela. Tutaj jest zdecydowanie lepiej i mimo tak małej obudowy udało się tu wcisnąć ogniwo o pojemności 4080 mAh. Co ciekawe, tył jest wykonany z aluminium i jest on delikatnie pokryty plastikiem. Ta faktura jest taka chropowata, dzięki temu telefon się nie palcuje, no i też nam się nie zbije, kiedy spadnie oczywiście pleckami w dół. Bardzo fajnie, bardzo dobry zabieg, no i tutaj Google wraca do tradycji, nie ma tutaj skaneru w ekranie, jest po prostu tradycyjny czytnik z tyłu obudowy. Telefon jest wykonany bardzo solidnie, bardzo dobrze spasowany i tutaj rzeczywiście bierzemy ten smartfon do ręki i wtedy wiemy, że mamy do czynienia z najdroższym z Pixeli. W Pixelu 4a tak kolorowo już nie jest. Przede wszystkim zacznę od tego, że spasowanie przycisków na boku obudowy jest do poprawy. Biorę ten telefon i słyszę, jak coś się rusza, więc coś jest tutaj nie tak. Szkoda, dlatego że spasowanie elementów tutaj powinno być priorytetem. Tył jest po prostu wykonany z tworzywa sztucznego, matowego, więc też nie palcuje się aż tak bardzo, chociaż bardziej niż Pixel 5. No i oczywiście jest też zabezpieczony przed upadkami. Tak samo jak w przypadku Pixela 5, mamy tutaj czytnik linii papilarnych na tyle obudowy, a sam telefon też jest większy. Pixel 4a może pochwalić się ekranem o przekątnej 6,2 cala, również OLED, natomiast oczywiście jest to telefon tańszy, więc nie oczekujcie tutaj odświeżania 90 Hz, jest to standardowa matryca 60 Hz. Ze zmian wyglądowych jeszcze maskownica. Pixel 4a na górze ma klasyczny głośnik z maskownicą, natomiast w Pixelu 5 ten głośnik jest ukryty pod ekranem. I to rozwiązanie moim zdaniem jest słabe, ale jeśli rozmawiacie przez telefon. Kiedy rozmawiacie przez telefon, słyszy Was cały świat i tutaj nie ma absolutnie dyskusji, że prywatność rozmów w Pixelu 5 to nie jest jego najmocniejsza strona. Po prostu przez to, że głośnik jest ukryty pod ekranem, ten cały dźwięk rozchodzi się po prostu na cały smartfon. Pozostałe osoby w pomieszczeniu po prostu słyszą, o czym rozmawiacie z drugą osobą. Dodatkowo trzeba też często telefon po prostu podgłośnić. Przy okazji wibruje on cały podczas rozmowy. Natomiast to rozwiązanie jest bardzo dobre podczas oglądania multimediów, dlatego że jest to głośnik stereo, więc ten pod ekranem gra. Ten na dole obudowy też gra i wtedy konsumuje się te treści znacznie lepiej, dlatego że nie zasłonicie go nigdy i ten dźwięk rozchodzi się równomiernie, więc coś za coś. Jeśli dużo gadasz i zależy Ci na prywatności, no to wybierz Pixela 4a. Google jeszcze namieszało z nazewnictwem, dlatego że jest dostępny jeszcze na rynku Pixel 4a, który jest telefonem mniejszym, ma gorszy procesor, ale o nim nie chcę zajmować czasu antenowego, dlatego że nie warto. Rozważajmy Pixele 5 i 4a, bo to są telefony, można powiedzieć, że flagowe w rozumieniu Google'a, natomiast przechodząc do specyfikacji, no to telefon flagowy nie jest. Snapdragon 765G, czyli procesor średniopółkowy. Do tego 6 GB RAM w 4A, a 8 GB w Pixelu 5 daje nam specyfikację mocno średniopółkową. O ile jeszcze te 8 GB RAM jakoś się broni, jeśli chodzi o, powiedzmy, mówienie, że to flagowiec, to Snapdragon 765G absolutnie nie. I tutaj powiem Wam tak, Android 11 jest to system prosto od Google i tak jak Google chciało, Pixel prezentuje, jak powinien wyglądać Android. No i rzeczywiście to działa, dlatego że nie czuję, że mam średniopółkowy procesor w telefonie, wszystko wykonuje się błyskawicznie i ten system się nie zacina, to wszystko działa poprawnie. Dodatkowo kupując Pixela macie gwarancję aktualizacji przez najbliższe 3 lata, więc możecie być spokojni o to, że dostaniecie update w pierwszej kolejności i przez najbliższe 3 lata, więc to jest jak najbardziej duża zaleta. Czysty Android to także duża zaleta dla osób, które chcą ten telefon personalizować lub po prostu chcą mieć czystkę w telefonie bez żadnych śmieci od innych producentów. Natomiast sam fakt tego, że nie jest to flagowy procesor, no po prostu ujmuje na honorze Google'a, dlatego że wypuszczając telefon wzorcowy na rynku Androidów, no powinien on mieć po prostu flagowe podzespoły. Magia natomiast zaczyna się w fotografii. Tutaj Google znowu skąpi, natomiast nie aż tak bardzo. Główny obiektyw 12 megapikseli ze wsparciem Dual Pixel, ze stabilizacją oczywiście optyczną, robi zdjęcia wyśmienite. No i tutaj oczywiście nie jest to znowu bitwa na megapiksele czy na przysłony, bo przysłona to f1.7, nie jest to zbyt ciemny obiektyw i jak na standardy smartfonowe w zupełności wystarczy. Natomiast Google słynie z tego, że zabija swoją konkurencję softem. Jak na telefony, które są, można powiedzieć, że średniopółkowe, to Pixele 4a i 5, bo aparaty są dokładnie takie same, robi wyśmienite zdjęcia. Natomiast jeśli chodzi już o tryb nocny, no to dzieje się absolutna magia. Ta stabilizacja plus jeszcze dodatkowo ten soft
robi naprawdę wyśmienite zdjęcia. Piksele zawsze słynęły z tego, że nie biją się, tak jak już mówiłem, na megapiksele czy ilość aparatów, ale na jakość. Jeśli chodzi o jakość fotek, to jest telefon, który może konkurować z najlepszymi smartfonami na rynku i dużo droższymi od siebie. Natomiast Google znowu skąpi, no i nie daje 3 obiektywów, albo 4, tylko 2. Mamy tutaj szeroki kąt 16 megapikseli i aparat główny 12 megapikseli. I to jest wszystko, natomiast zdjęcia z obu obiektywów wychodzą wyśmienite. Wideo. Jeśli dużo nagrywacie smartfonem, tu także jest bardzo dobrze. Stabilizacja działa wyśmienicie, dodatkowo ma 3 tryby. Możecie sobie ustawić tak naprawdę w zależności od tego, co robicie, stabilizację zwykłą, stabilizację zablokowaną lub stabilizację, która się nazywa Cinematic Mode i polega na tym, że smartfon nagrywa wideo w 60 klatkach na sekundę, po czym automatycznie je spowalnia i robi takie hollywoodzkie ujęcia. Sam efekt jest naprawdę bardzo dobry, no i jest to zasługa świetnego softu, 2 kliknięć i możecie robić naprawdę świetne filmy. Teraz małe różnice, które te telefony dzielą. Pixel 5 ma IP68, ma bezprzewodowe ładowanie i tutaj jest aluminiowa obudowa i bezprzewodowe ładowanie, więc to jest naprawdę fajne, że to działa. W Pixelu 4a tego brakuje, natomiast w Pixelu 4a macie jacka, a w Pixelu 5 jacka nie ma. Bateria, co ciekawe, w Pixelu 5 jest większa, 4080 mAh i rzeczywiście wystarczy na pełny dzień intensywnego użytkowania. Mój rekord to 1,5 dnia, także to jest naprawdę bardzo dobrze. I w Pixelu 4a bateria nieznacznie mniejsza i również wystarcza na podobne czasy, z tym, że już bardziej jeden dzień, gdyż większy ekran, no po prostu więcej tej energii nam zużywa, dodatkowo mniejsza bateria, więc te czasy się troszeczkę zmieniają. Jeszcze mała dygresja odnośnie 5G w tych telefonach, dlatego że jeśli ktoś kupuje Pixela w Polsce, oficjalnej dystrybucji Google w Polsce nie prowadzi, więc też nie ma wsparcia dla 5G i Google nie dał certyfikatu, więc telefon nie zaloguje się do sieci 5G, zarówno Pixel 4a, jak i Pixel 5, no i nie obiecuję, że kiedyś w ogóle sieć 5G będzie dostępna w Polsce na tych telefonach, bo Google tego wsparcia może po prostu nie dać. Podsumowując, Pixel 4a 5G ma dokładnie te same podzespoły, co jego droższy odpowiednik oraz ma taki sam aparat, więc jeśli zależy Ci na telefonie, który ma czystego Androida, gwarancję aktualizacji, a także bardzo dobrze działa i ma bardzo dobre wsparcie, jeśli chodzi o baterię, to kupujesz Pixela 4a. Jeśli pytacie o mój wybór, mi bardziej podoba się mniejszy Pixel 5 ze względu właśnie na wykonanie, a także akceptowalną różnicę w cenie, więc ja wybrałbym Pixela 5, natomiast jeśli wybierzesz 4a 5G, także będziesz zadowolony, szczególnie ze względów na tryby fotograficzne. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tej recenzji. Dajcie mi znać, co sądzicie w ogóle o Pixelach w Polsce, czy ma to sens, czy jest to tak naprawdę telefon dla prawdziwych fanboy i miłośników Androida. Zapraszam Was do sekcji komentarzy, a my widzimy się już niedługo w kolejnych filmach na kanale X.com. Cześć!